by Modric. They've got their equalising goal. Sergio Ramos to the rescue for Real. La colocación de la barrera del árbitro. Chuta Cristiano. Y gol, 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 gol. A pytanie, czy tym razem ponownie Lewandowski? Tak. Jest bramka. Wreszcie, wreszcie udało mu się dopracować ten szczegół. No co mam powiedzieć, co? Ha segnato con il numero 99 Arkadiusio. 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 Oh, oh, oh my goodness. To cap it off. A thing of beauty and brilliance. Ronaldinho makes it 4-0. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz Łakomiak. To jest podcast Łakomy na futbol i będziemy omawiać sobie tutaj, myślę, takie 3, może 4 najważniejsze piłkarskie wydarzenia tygodnia. I na koniec każdego odcinka będę robił taki krótki przegląd wydarzeń, które będę pewnie śledził, którym będę się przyglądał. I wy zapewne też. Więc zaczynamy od tego, co miało miejsce w Paryżu, czyli no Barcelona i łomot, jaki paryżanie spuścili w dumie Katalonii. Barca nie jest w dobrej formie i pokazał to też mecz z Leganes. Tam w końcówce Neymar wywalczył rzut karny, który Messi zamienił na gola i dzięki temu no Barcelona uratowała się przed kompromitacją, przed stratą punktów i wiecie, teraz w środę Real gra zaległy mecz z Walencją i może znów odskoczyć dumie Katalonii na kilka punktów, bodajże 4, bo teraz jest punkt 1 przewagi Realu Madryt nad Barceloną, ale Real Madryt ma 2 mecze zaległe, więc teraz grają z Walencją, później gdzieś w marcu prawdopodobnie Real zmierzy się z Celtą Vigo, ten zaległy mecz, który nie odbył się ze względu na te huragany, więc powiem Wam szczerze, że Paryż no zupełnie mnie zaskoczył, ale od pierwszych minut było widać, że ten zespół może zrobić coś wielkiego w tym spotkaniu, no i oczywiście w dwumeczu, no bo weszli w to spotkanie kapitalnie, zaczęli dominować Barcelonę już od pierwszych minut i nie przestali do ostatnich. Wielkie uznania dla Unaia Emery'ego za przygotowanie taktyczne i psychologiczne tego zespołu do tego spotkania, bo Barcelona była taka otumaniona, jak na przykład nie wiem, Sporting Gijón grający właśnie z nimi w La Liga. Wielkie, wielkie słowa uznania dla zespołu PSG i to już pisałem na swoim blogu, że Barcelona gra bardzo przeciętnie, nie chcę powiedzieć, że słabo, ale gra bardzo przeciętnie w obronie. Przede wszystkim ten pressing nie zdał rezultatu, bo w Paryżu opanowali środek boiska. Verratti, Matuidi i grał Dawid Podsiadło, czyli Rabiot. Nie dziwmy się, że Krychowiak nie gra, bo po takim meczu ciężko się dziwić, żeby reprezentant Polski gdzieś tam przebił się. Nawet nie mówię już o pierwszym składzie, ale żeby wchodził w ogóle na jakieś dobre 30 minut, no bo chłopaki kapitalnie rozegrali ten mecz w środku pola. Ten pressing Barcelony był mijany jednym podaniem. Wiecie, jak wygląda pressing Barcy, że wszyscy zawodnicy wychodzą do przodu. Ta trójka MSN, pomocnicy i Verratti robią to kapitalnie. Jednym podaniem, Rabiot zresztą też, jednym podaniem takim penetrującym mijał całe te dwie linie. Paryżanie szli szybką akcją na czterech. No nie czarujmy się, bardzo też nie chcę znów powiedzieć słabo, ale bardzo, w bardzo przeciętnej formie obrońców. No to był klucz, żeby minąć ten pressing i pozbawić Barcelonę piłki. Bardzo dużo zespołów cofa się na własną połowę, broni dostępu do bramki, oddając podopiecznym Enrique piłkę i to myślę, że to jest trochę zgubne, bo cały, no nie można się bronić 90 minut, w końcu gdzieś tam ktoś ukuje albo gdzieś się piłka, nie wiem, odbije o plecy Neymara i wpadnie do siatki. PSG wyszło też wysokim pressingiem, tylko że Barcelona nie mogła sobie z nim poradzić. Bardzo źle rozgrywali tą piłkę od tyłu i wyszło jak wyszło, wyszło 4-0. Myślę, że PSG, jeżeli
chce pokazać, że jest klasową drużyną. No ja nie wierzę, że wypuszczą ten wynik. Choćby, nie wiem, Barcelona strzeliła tam bramkę lub dwie, ale te kontry są straszliwie groźne i myślę, że prędzej czy później, jeżeli Barcelona otworzy się i będzie, no siłą rzeczy musi próbować grać do przodu i będzie angażować w ten mecz bardzo dużo zawodników do ofensywy, że będzie miało szansę znów na te groźne kontry, na te szybkie akcje i z czasem myślę, że Barcelona może zostać skarcona, strzelą bramkę i po prostu zamkną ten mecz. Jeszcze jedną ważną rzeczą tego, co działo się w Paryżu, był Szymon Marciniak. Szymon Marciniak sędziował po prostu kapitalnie. Troszeczkę piłkarze Barcelony mieli do niego pretensje, ale jak wiemy, piłkarze Barcy mają zawsze do arbitrów pretensje, gdy coś nie idzie po ich myśli. Szymon zrobił kapitalny mecz, pokazał wielkie umiejętności, wygwizdał po prostu jak najlepszy sędzia świata to spotkanie, nie ugiął się, nie, ta presja jakby go nie zjadła. Nawet jakieś tam stykówki z Messim, Suarezem czy Neymarem, gdzie nie był pewny, albo gdzie piłka noga, gdzieś ta akcja była, po prostu puszczał i zrobił fenomenalny mecz, w dużej mierze też Marciniak, ponieważ ta gra była mega płynna, nie przerywał jakichś tam prostych akcji, prostych małych fauli i walki, dawał po prostu pograć i to się super ogląda, to był taki troszeczkę brytyjski styl sędziowania. Ja to bardzo lubię, nie lubię płakania na boisku, nie lubię tego przewracania się i symulowania, także wielkie uznanie dla Szymona Marciniaka za ten mecz. Myślę, że należy mu się taka solidna piątka z plusem. Jeżeli miałbym oceniać tutaj formę Barcelony, to jedynym zawodnikiem, który został na poziomie z poprzedniego sezonu, czy tam z początku tego sezonu, jest Neymar. No już wspomniałem, że dzięki niemu praktycznie Barcelona zdobyła te 3 punkty z Leganes. I zarzuca się dużo Neymarowi, że nie strzela, że nie jest skuteczny, ale jeżeli popatrzymy na jego grę, no to wydaje mi się, że z tego tercetu MSN jest po prostu najlepszym, takim najsolidniejszym zawodnikiem. Nawet Leo Messi nie prezentuje w tym sezonie tak równego poziomu, bo przeplata takie mecze, tak jak na przykład z PSG, z jakimś lepszym swoim spotkaniem, w którym błyśnie i zdobędzie 2 gole, czy tam 3 gole. Także Neymar według mnie i kibica Realu jest, no, przerasta całą tą dwójkę z tercetu MSN. Całą pozostałą dwójkę, oczywiście on jest trzeci. I myślę, że cały zespół jak na razie jest wyróżniającą się postacią w ekipie Barcelony. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, i to jest drugi temat, który warto poruszyć, Arsenal przegrał z Bayernem, no przegrał, to jest słabe słowo, przegrał. To tam był po prostu blamasz i katastrofa, 5-1, a zaczęło się dobrze, przecież Alexis tam wyrównał na 1-1, z tego co dobrze pamiętam. Nie strzelił karnego, ale zrobił tak ogromne zamieszanie w polu karnym po nim, że dobił tą piłkę. Myślę, że Arsenal, w klubie ktoś powinien się obudzić i w końcu zmienić trenera. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że to nie trener jest odpowiedzialny za te wyniki, ale czasem jest potrzebna taka świeża karta, jakiś świeży pomysł. Może jakiś inny szkoleniowiec wycisnąłby z tych zawodników więcej, ale Arsène Wenger jest takim typem człowieka, że on zawsze idzie na wojnę z mediami. Trochę mnie to irytuje i denerwuje, gdy dziennikarze pytają się, co z kontraktem Alexisa, czy co z kontraktem Ezila. On mówi, że nie ma o czym mówić, wszystko się rozstrzygnie. Gdy media chcą go zwolnić, on znów idzie na medialną wojnę, że on jednak zostanie, że on ma ważny kontrakt. Ostatnio powiedział, że chce trenować jak Sir Alex Ferguson, więc fani Arsenalu mogą się trochę tego obawiać, ale chodzą plotki, że to może być ostatni sezon Arsena Wengera w ekipie kanonierów. Ma decyzję podjąć prawdopodobnie na przełomie marca-kwietnia. Taką informację znalazłem na Sky Sports. Wiadomo, że trzeba brać to troszeczkę z przymrużeniem oka, ale jeżeli ja bym był na miejscu włodarzy kanonierów, to no myślę, że to jest najwyższy czas, żeby pożegnać się z Francuzem i
zatrudnić młodego trenera, który będzie miał jakiś ciekawy, innowacyjny pomysł na tą ekipę. No i nie można też, nie oszukujmy się, nie można też szczędzić na transfery i na wzmocnienia. Arsenal za Wengera jakichś spektakularnych transferów nie robił, nie wzmacniał tej drużyny. Alexis przyszedł, Özil, i w zasadzie kupili tam jakiegoś łebka amatora. Teraz wygrali z Saturn 2-0. Nie wiem, czy oglądaliście, ja oglądałem to spotkanie. Bardzo fajnie się to oglądało. Kibice z Saturn byli mega zajarani tym, że Arsenal przyjechał. Taka anegdotka. No i show, Wayne Show jadł, nie wiem, jakiś placek chyba na ławce rezerwowych w trakcie meczu i oczywiście wszystkie kamery na Showa były skierowane. Także taka tam historyjka. Wracając do głównego tematu, myślę, że Wenger jest do wywalenia. I no nie wiem, jakieś młode nazwisko, młody szkoleniowiec, niekoniecznie znany, ale powinna po prostu pojawić się tam czysta karta dla zawodników i myślę, że kibice też będą troszeczkę inaczej patrzeć. Myślę, że oni też są zmęczeni całą tą sytuacją z Wengerem i też mają troszeczkę już tego dosyć. No i mówię, wzmocnienia. Nie można szczędzić pieniędzy na gwiazdy, jeżeli chce się wygrywać ligę i jeżeli chce się przechodzić 1/8 Ligi Mistrzów. Wenger jest takim typem człowieka, że on bardzo negatywnie wypowiada się na tematy transferowe, zwłaszcza gdy inni kupują za wielkie pieniądze, a on nie. Może mu nie każą, nie wiem. Może Arsenal obrał sobie jakąś taką inną drogę, w której nie ma miejsca na kupowanie gości za 60 czy tam 70 milionów funtów, czy tam euro, zależy jak tam sobie to przeliczamy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Arsenal. Przeszedł to Saturn, ale super to, że Saturn grało tak wysoko w FA Cup, to jest super sprawa dla chłopaków. Oni trenują dwa razy w tygodniu i przegrali tylko 2-0. Także wielkie uznanie, oglądałem wczoraj ten mecz. Zajrzyjcie sobie gdzieś tam na skróty, czy obejrzyjcie powtórkę. No, po prostu fantastyczna sprawa. Puchar Anglii to są właśnie takie rozgrywki, w których no, zespoły z niższych lig potrafią gdzieś tam zaczarować i przejść do kolejnej rundy, sprawić niesamowitą niespodziankę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Anglię. Przenosimy się teraz na nasze podwórko, czyli do Polski. Myślę, że o Legii nie ma za bardzo co mówić w kwestii meczu z Ajaxem Amsterdam, tam sprawa jest otwarta. Myślę, że polski klub nadal ma szansę przejść Ajax. Nie było, wiadomo, że Ajax był tam technicznie lepszym zespołem, lepiej konstruował te akcje, ale Polacy też mieli tam swoje sytuacje. Może gdyby Necid przyspieszył i może gdyby Kucharczyk grał od początku. Legia bez Kuchego to nie Legia. Mam nadzieję, że Legia, że Jacek Magiera zrozumie to i Kuchy zagra w Amsterdamie w pierwszym składzie. Może dziubniemy tam jakąś bramkę, zamurujemy się i zremisujemy później 1-1. Na to liczę i przejdziemy sobie do następnej rundy, ale Legia fatalnie w Polsce nie popisała się, zremisowała. Boże, przegrała z Ruchem Chorzów 3-1. Kapitalne bramki tam w ogóle padały w tym spotkaniu. Co jedna to ładniejsza, ale troszeczkę Legii ukróciło się, troszeczkę los się obrócił, bo ostatnie komentarze i wywiady zawodników albo byłych, albo obecnych, Rzeźniczak tak się wypowiadał i Prijowicz, że Legia no nie ma sobie równych, że oni mają najlepszy skład, że z nimi nie ma się kto równać w Polsce i łykają całą ekstraklasę sobie i wciągają ją nosem. Taki zimny prysznic dla legionistów, Ruch Chorzów. No, zespół spisany już przez wielu na straty, gdzieś tam prawie na dnie, nie licząc Górnika Łęczna, który został objęty przez Franca Smudę i Franc zagrał na piątkę z tyłu. Także pozdrawiam Cię, Franc, jesteś geniuszem taktycznym. Myślę, że taki zimny, że kubeł zimnej wody przyda się legionistom w lidze polskiej i też będą może troszeczkę inaczej patrzeć na kolejnych przeciwników, kolejne mecze, wyjdą bardziej skoncentrowani, bardziej zmobilizowani, może gdzieś tam im trochę zaczęli może troszkę gwiazdożyć, że oni to grają już w Lidze Mistrzów, w pucharach i no co do taka ekstraklasa, gdzie oni tam do Chorzowa, takich Chorzów to też łykną sobie bez niczego, a tu proszę, Chorzowianie postawili bardzo trudne warunki i
co ważniejsze, wygrali w Warszawie. Dzięki temu Lech dogonił Legię, robi się z przodu bardzo interesująco, bo Jaga wygrała swój mecz, Lechia wypuściła w ostatnich minutach 3 punkty z Termaliką. Tam jest niesamowity ścisk pomiędzy tymi czterema drużynami. Jeszcze ta Termalika również może się włączyć do grania, chociaż wydaje mi się, że sprawa mistrzostwa rozegna się między tymi czterema drużynami. Tam jest Lech, Legia, Jaga i Lechia. Jeżeli miałbym wybierać drużynę, która miałaby reprezentować Polskę w Lidze Mistrzów, to oczywiście postawiłbym na Legionistów, bo jednak kadrowo i finansowo wyglądają zdecydowanie lepiej niż reszta i mają większy potencjał, ale zobaczymy, może jednak warto by było, żeby tą ligę ktoś wygrał inny klub, żeby było ciekawiej, żeby nie było takiej dominacji i może dzięki temu warszawski zespół troszeczkę się ocknie, troszeczkę przestanie narcystycznie na siebie patrzeć i poniewierać gdzieś tam tych pozostałych, uważając ich za słabe uszy i za cienkich bolków. Ruch pokazał, że można z Legią wygrać, że można z nimi walczyć, także to jest doskonały przykład dla reszty klubów, że Legii można się postawić, że nie jest wcale taka straszna, robi się naprawdę ciekawie, no i dzięki temu, że Ruch wygrał w dole tabeli polskiej ekstraklasy, również zrobiło się interesująco. Dobrze, to chyba by było na tyle z tych takich najważniejszych wydarzeń, które śledziłem i które warto było dzisiaj sobie przypomnieć, omówić i skomentować. Teraz będę śledził oczywiście starcie bramkarzy, czyli Juventus, tych bramkarskich legend. Juventus FC Porto, tam Casillas mierzy się z Buffonem, to może być bardzo ciekawe starcie. W polskiej lidze czekam na ten mecz Legia Termalika i Wisła Płock Zagłębie Lubin, bo na ten mecz wybieram się prawdopodobnie z Jackiem, może jakaś tam relacja pojawi się na Facebooku, prawdopodobnie na Snapchacie albo na Instagramie, może live, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Jeżeli chodzi o Real Madryt, w środę gra zaległy mecz z Walencją, czekam na 3 punkty, na odskoczenie od Barcelony i zmierzanie powolutku do mistrzostwa. Będę bardzo zadowolony, no bo czekam już na to mistrzostwo kilka ładnych lat. Ta Liga Mistrzów, myślę, że bardzo fajnie, bardzo się cieszę, ale jednak mistrzostwo i ta regularność w sezonie to jest istota rzeczy dla Realu Madryt i dla każdego fana Realu Madryt. Na dziś to wszystko. Zamknęliśmy się w 20 minutach. Mam nadzieję, że ten podcast, myślę, że ten podcast będzie właśnie gdzieś tak trwał 20 minut, jeżeli będę go nagrywał solo. Być może w przyszłości wyniknie tutaj jakaś dyskusja, zaproszę gości i będzie wyglądało to troszkę inaczej. Jeżeli będzie solówka, to będzie to właśnie 20 minut góra, tak mi się wydaje. Żegnam się dziś, na teraz to wszystko. Prawdopodobnie będziemy słyszeć się na początku następnego tygodnia i na początku każdego innego. Ciao, cześć.